Aleluja, Chrystus zmartwychwstał! szczęść Boże. Witam was bardzo serdecznie w tą kolejną niedzielę, świąteczny dzień, dzień, w którym w sposób szczególny gromadzimy się jako Kościół na Eucharystii, dzień, w którym w sposób szczególny odpoczywamy, umacniamy więzi rodzinne czy przyjacielskie czy z innymi ludźmi. Dla innych będzie to dzień formacji. No więc cokolwiek przeżywamy, cokolwiek dziś jest zaplanowane, niech jest na chwałę Boga i dla naszego wzmocnienia, zbudowania. Drodzy, mamy dziś bardzo ważny fragment Ewangelii. To, to fragment szóstego rozdziału tekstu Świętego Marka. Posłuchajmy od 30 do 34 wersetu. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodziom na pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Mocne słowo bardzo często, kiedy słyszymy ten tekst, to zwracamy uwagę na zdanie Pana Jezusa: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco więc wiele komentarzy na ten temat już na pewno słyszeliśmy nie chciałbym się skupiać na tej części Ewangelii, natomiast chcę zwrócić waszą uwagę nad czy pochylić się nad, nad czymś bardzo istotnym nad jednym czasownikiem zlitować się Jezus zlitował się nad tymi potrzebującymi Popatrzmy, że Jezus idzie zawsze do ludzi. Jezus jest dla ludzi. Jezus zbawia ludzi. Jezus pociesza. Jezus umacnia. Jezus jest dla ludzi. Bo kocha. I teraz, co to znaczy kochać? Kiedy tak zastanawiałem się nad tym słowem, zlitować, i od razu mi świtało w głowie kochać, to sobie tak gdzieś to połączyłem. I do takiej refleksji Was zapraszam, że kochać to znaczy litować się, ale nie w tym negatywnym znaczeniu, bo my często mówimy, ulitował się tak, yy, albo współczuje tak. To znaczy yy, ograbiamy to słowo z czegoś, co, co jest bardzo istotne, yy, że jest współodczuwanie, jest serce przy sercu. Yy, to, że tak, jak jest przypowieści, właśnie o miłosiernym Samarytaninie, tak? że wzruszył się głęboko. Yy, to, to nie tylko coś emocjonalnego, ale to jest to, że yy, drugi człowiek porusza moje serce, że, że, że to już nie, nie jestem obojętny na tego człowieka. Więc litować się to nie znaczy zapłakać, yy, a tak naprawdę, że mi się przykro robi, patrząc na biedę człowieka, na jego cierpienie, na to, co przeżywa. Tak, bo może bym się bał, co by było, gdybym, ja był na jego miejscu, prawda? W najgłębszym tego słowa znaczeniu, kochać oznacza ulitować się, to znaczy mieć uczucie dobre wobec tego drugiego człowieka. To jest serce koło serca, to jest po prostu bliskość, to jest taki moment, w którym drugi, nawet jeśli jest mi nieznany bliżej, przestaje mi być obojętny. Jezus tak nas kocha. To jeśli tu jest Jezus ulitował się nad nimi, to znaczy Jezus stanął przy sercu tych ludzi, przy ich potrzebie, yy, przy ich cierpieniu, przy ich, yy, ich bólu tak, przy ich niemocy, yy, przy ich pytaniach tak. oni stali się dla niego ważni, Dlatego nie może iść odpoczywać, bo tu są potrzebujący. Zadaję sobie pytanie i przez to też proponuję Wam, tak sobie to zapisałem: jak reaguje na ludzi? To jest bardzo ważne pytanie: jak reaguje na ludzi? Bo my możemy mówić wiele o miłości. My nawet możemy wielkie rzeczy, na przykład charytatywne, robić, ale czy rzeczywiście będziemy się litowali, to znaczy będziemy kochali? Byłem jakiś czas temu u sióstr w Broniszewicach. Pozdrawiam więc Dominikanki z Broniszewic, z domu chłopaków, gdzie jest wielu chłopców, czy mężczyzn też już, którzy są z jakąś formą niepełnosprawności, i ten dom, który siostry stworzyły, jest ich domem. Taką miałam refleksję, będąc tam wśród nich, że jest cierpienie i jednocześnie chwała tam, że jest ból, jest niemoc, ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i jest niesamowicie wiele miłości, normalności, po prostu domu. I to świadectwo sióstr przypomina mi się, gdy czytam ten tekst, dlatego że. Tam nie zauważyłem litości, nie zauważyłem tylko nawet pomocy. Tam zauważyłem po prostu życie. Te siostry i wolontariusze i pracownicy po prostu żyją z tymi chłopakami, tworzą relacje na tyle, na ile da się to zrobić. Tak? I dlatego jest miłość, dlatego tam się każdy dobrze czuje. Nawet jak przyjdzie na chwilę, to czuje coś w tym domu jest takiego niesamowitego. Zastanawiałem się, będąc tam, chodząc z tą myślą, co to sprawia to, że tam jest Jezus. To, że Jezus y, lituje się nad biedą człowieka, Jezus uczy y, tej prawdziwej, y, miłosiernej, byśmy powiedzieli, litości, czyli współodczuwania, y, pochylenia się realnie i tworzenia więzi z tym, który cierpi. Y, y, i to się właśnie w tamtym domu dokonuje. I tak sobie myślę, że nie na darmo Pan Bóg daje nam takie miejsca, bo przecież Broniszewice to nie jest jedyne miejsce, które moglibyśmy tu wskazać jako taki przykład piękny. Takie miejsca są po to, żebyśmy sami zaczęli bardziej współodczuwać, litować się, to znaczy kochać. I tego uczy nas też papież Franciszek. Popatrzcie, jak on, jakie są niesamowite zdjęcia, kiedy on teraz, będąc no niedawno tak, w szpitalu, jednocześnie wśród tych chorych jest, cały czas jest pasterzem. Po prostu widać, jak, jak on tych ludzi kocha, jak do nich wychodzi, jak jest w tym wszystkim autentyczny. Pomyśl dzisiaj, ale najpierw przemodli to: co to znaczy kochać? I zapragnij kochać, czyli współodczuwać. No, to pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.